Cześć, tu Widugawia z kanału Widugawia, czy jakoś tak, nie wiem, nie gram w YouTube'a. YouTube. Hello YouTube. A w ogóle skąd ty te tiny wziąłeś? W sensie gdzie kupiłeś? Bo już jest drugi wave. W MTG. Już wszędzie. Strefie jest już ten. A, już jest drugi wave tino, więc don't worry. Był drugi wave tino, tylko czy są jeszcze jakieś, bo ja chcę na święta. Chyba nie dalej. A, są jeszcze. Dalej, że co drobniesz? O, 45 sztuk, ja pierdzielę. Ile ich dali? Teraz tak. I ja no co drugie. Tyle, że nie będziesz miał first edition kart, nie? To musisz wiedzieć o tym. Nie, ale mi nie potrzeba już nic tamto. W sensie poczekam, aż stanieją jeszcze bardziej te single z tego. Bo tam szczerze, jeśli nie trafisz crossa od Designatora, to nie plusujesz. Mi zależy, ile kupisz minów. Produktu, żeby plusować. W sensie zależy, ile kupisz. Ile kupisz jednego, dropniesz Zeusa i nie wiem. Nadira, no to plusnąłeś. A, tak? Jak a, no 15 to, i robisz jednego Nadira i jednego Zeusa, to nie plusnąłeś. A, no jeszcze to Triple Tactics Talent potencjalnie jest bardzo w polo. Chyba, że staniało teraz. A, nie, to nie wiem. Pewnie nie staniało. Stawiam, ale mi to jest team, tu nie ma za dużo kart, które same z siebie zwracają, ale wiesz, no, większość kart jest wartych tam po parę euro. A w sumie nawet Designator i tak już zleciał. W sensie to jest hit, że ten Designator na release, kurde, 60 euro ponad. A teraz chyba za 30 nawet można. I ja też koło tego stoi. Nawet nie gra Pepe Love. Nie no, w sumie w teorii jest okej, okay, nie? No. Ktoś ci rzuca Aszkę, a ty mi mówisz no. No właśnie kwestia jest taka, że okay. Nie każdy gra Aszkę, więc to jest problem. Czy ja wiem? A to nie każdy deck gra Aszką przypadkiem tak naprawdę? Jak i to nie jest OCG, gdzie każdy deck grał 3 Aszki, 3 Maxi. Tutaj dużo osób gra albo mało handtrapów, albo wiesz, różne handtrapy, you know. Najlepsze deki i tak nie potrzebują Cold Mayu, żeby grać przez 2 handtrapy. Ale dobra. Nie, yeah, literalnie najlepszy deck obecnie nie gra tego crossouta. Bo po co? No to dobra. Ale w sumie przynajmniej ładne są te karty, trzeba przyznać. Po happy. To zaczynamy. Dziękuję. Zacznij od środkowego, bro. No dawaj. Dobra, lecimy. No, niech serce kart będzie z tobą. Może błogosławieństwo dziobaka. Niech ci Gaja lekkim będzie, czy jak to. Okej, okay, to jak od środkowego, to od środkowego. No, jasne. Dawaj. Trust. Ja sobie wezmę, przesunę moje... I wezmę sobie sliwy od razu. Niedużo oczywiście. Niedużo ich mam, ale na te przynajmniej na te wysokie rarity od razu do sliwów porzucam. A nie wiem... Resztę kart to się powrzuca. Znaczy w sumie wszystkie karty, nawet te komony z poprzednich openingów mam w sliwach, także... Ale powkładam niektóre do tego albumu z Maskareną, co kupiłem, co na koniec może pokażę ten album jeszcze, jak rozpakuję. O, no, też mógł na żywo pokazać. Nie ma komony z powrotem sobie. Dobra. A czy tego? Czy ja tak ja u Michała pewnie zobaczę jutro? Raczej nie jutro, tylko pojutrze w zasadzie, ale... Imo, komony wrzucasz do puszki z powrotem i zostają tam na zawsze. Do puszki to wrzucam herbatę. Kolej. To jest... Dobra, lecimy. Marinsus. Nie widać, źle pokazuje. Oj, chyba coś z trapami będą. Będzie secretka i ultralerka, też czuję. Gołki, Aronklo. O, Gaja. O, jest Gaja. Linguribo. Co robi Linguribo, tak ciekawe? Tak nie jest chyba okay. Neguje trapy. Neguje trapy. Tak, raz na turę negujesz trap. Znaczy, tributujesz go i negujesz trapa. Tylko słabe trochę, że właśnie, kurde, to ale było on jest, on jest świecący. Jest świecący. No super rare. Super, tak. Super. Bierz go w ten. Kryjnego supera, żeby negować Evenly. Seeker. I okej. Okay. Uuu, do Shadoli dostałeś. Wendy jest broken. No, do Shadoli ona jest zajebista. Sexy.
She like five. Oh my god. Kupię. A ja nie wiem, czy sprzedam to, bo może będę grał. Dobrze, nie sprzedawaj, tak. Zaraz drugiego. Ale kopa i uwaga. Pierwsza paczka. Apka. Alcapone. Wow. Ona też jest dobra, to też jest. Ale dobra paczka. Super. No, ale dobra paczka. I może już też ty nie otwierasz, tylko sprzedajesz. Co, że... Dobrze. Nie, otwieraj, otwieraj jeszcze. Nie, no trzeba, nie no, dla kontentu trzeba otwierać. Content. A bo zresztą nawet jeśli chodzi o stronę pieniężnej, to szczerze wątpię, że ludzie aż tak bardzo będą chcieli je kupywać. Chyba, żeby właśnie zatrzymać jako sealed product, to ewentualnie, bo otwierać się typowo pieniężnie to nie opłaca. Okay. Mamy Rose Girl. Dobra, lecimy, no. Salam gry. O, imposter. Imposter. Ja bym tego przegarnął. Literalnie jeszcze... dwa impostory. Nice, to jest dobre. O, Dipsy Primadonna, kiedy w Duelingsach? Kiedy w Duelingsach? Jak kiedy, tam będziesz chciał... Kiedy no, Dipsy no. Diva przyzwie w końcu jakiś Dipsy Monstery zamiast ten, aby bo... z Bolera? No nie, znowu. Często przyzywa drugą divę, prawda? Kolejny Gaia. Literalnie możesz Gaia znaleźć CCG. Robi to samo, co w Duelingsach. No. Tylko gorzej. Armory call. Tylko lepiej, masz jeszcze... Nie, no to też tak, cool. Są dobre karty Gai, których nie mam. Na Gaia, że nie jest broken. Gorzej. Tak jest, ale dobrze. Okej, okay. Mamy Magical Hound. Dlatego to nie kojarzę. On jest tak, special summonujesz go i kupujesz kartę. Nuts. Yeah. Jakie nuts? Ooo, Brigade. To jest meta teraz, co nie? No to jest... To jest meta. Jest, jest. Yes. O, i jaka sekreteczka, a jeszcze nie. Irsus. I sekreteczka. Klizja, yo. Fajnie, ty masz te dropy, nice. No jest warte koło dyszki, to już się ten jeden tin zwrócił. Nice. No, dobre dropy. Dziadzia. Ja. O, Nergal. Znam Nergala skądś. Ciekawe skąd. Kusi mnie, że... patrzy. Na papież patrzy. Kusi mnie na innego. Słowo na N, ale nie używamy na razie. Cieszę, prosi. Ale dziwna to. Karta. Tak. Ale... To wyszła... Ona wyszła 4 lata temu, po prostu jej nie dostaliśmy przez 4 lata. To jest taka historia. To się oponentowi daje tę kartę, czy co? Nie. Nie, to jest tak, nie masz. Po prostu stare linki były takie dziwne, no bo były potrzebne i tak się grało, nie? Znaczy grało. Tak. Tego akurat nie grałeś pewnie, ale jak było. Bo go nie mieliśmy. To może... Jakby był, to byś go grał. Dobra, nieważne. O nie, Hanabi. Jo, czerwony kamień do Leonite'a potem. Nice. Ale paczki jak do tej pory ładne są. No, brakuje tylko cross-off designatora już w pierwszym teamie, żeby to było. Na razie na jeden team ci się zwrócił. Zobaczymy, czy więcej ci się zwróci. To są 3 paczki, no. Prawda? Si. Tak, 3 paczki na teamie. Promek niestety nie ma, sadek. Okay. Marinsus. A to już druga taka. No, Marinsusy są teraz niezłe. Buongiorno. Dipsy Entry. Lecimy dalej, siema, szybek. O, Duel Links. O, ja też przyjmę to. Jak będziesz Patrykowi wysłał. Tak, gdzieś ten nowy support prezes doma Witchcasterek? No, widziałem jak Szymek wstawił po 5 rano i mi Michał dał znać. Kolejny no, Pegasus. Pegasus ad Imposter. No jednego Susa też przyjmę. Infernoble Arms. Jossus. Why card is equipped to a monster? A, to do Infernoble. Infernoble są fire, nie? Easy. Tak, ale te nie grają akurat. O, okej. Okay. A nie, mam to ze strukturki jeszcze z Sacred Beastów, ale fajnie tu się jest... akurat świeci. A to jest był rare, komodem, nie? Tak, tam był komoda. To jest super. To wiem drogę to, nie? Yeah. To jest... 15 euro? Stary, masz Eklizję, masz Apkalonę i masz. Możesz wygrać Shadowle teraz. No i jeszcze sekretki nie było. A nie, jeszcze to jest druga ultra. Jeszcze sekretka. I sekretka. Czy już nie będzie crossouta, ale. Cross. Ej, ale.
Ale ty dobre dropy dostałeś, kurna, z tego tina. No, to już masz półtora tina zwrócone. O, jeszcze Emperor Charles, fajny art. To autentycznie masz zajebiste. Racist. Rika Queen. Pog Bones. Nie, fajnie, to naprawdę robią ci dobrze karty do tego dogmatiki. No, jeszcze ten cały team dosłownie ci się zwrócił, tak? I fajne karty po prostu. Półtora tina mu się zwróciła, dlatego ci mówię, że to jest środkowy najlepszy, no. Resztę nie otwieraj. Nie, no, lecimy dłużej. Dropnąłbyś drugiego Zusa, byłoby mi bardzo miło. No tak, bo nie trzeba mieć kilku Zusów, nie? Jeden wystarczy. Zazwyczaj... Zależy, czy nie grasz w Perzidiakie. Chyba, że... Ale nie grasz w Perzidiakie. O, otworzyło się. Okej, lecimy. Let's crack another tin open. Poza tym może go dadzą na limit na kolejnej banliście. Kopium. Nie, Erdogan się na to nie zgodzi. Kopujemy. No, szczerze, nawet więcej niż jednej kopie się nie opłaca grać, bo to się duel zazwyczaj kończy. Po tym, jak ty już jednego przyzwiesz, to giniesz. W sensie, potem możesz Zusa przyzwać na Zusa i masz dodatkowy materiał, więc broken. W sumie true. Ty się wiesz w następnej turze oczywiście, ale no, to strasznie niefajne. No, Jacobolan. Zombie boy. Ball. O, Duel Links, Lantern Shark. O, kolejny playset. Playset. Już masz playset. Dla Gage'a. O, to też playset. Playset Marinsus. Yo, Seeker. Fajnie. Kolejny. To drugi chyba. No, drugi. No, to Vision. Mi też jeden poleciał, nie wiem. Literally redaj z kartę. A druga fala tych teenów, dobra, super. Ej, ale to jest, to jest First Edition. Co ty, jak się mówisz, że to nie First Edition? First Edition. Dopiero patrzę, to wszystko jest First, bro. Ja, ale no to jest drugi. No jeszcze, dobra. First. Ale to Ulka i Secret, o dobra. Uraja. Ale fajnie wygląda. No to akurat dobra karta do albumu. Ale Latiny, nie narzekajcie na Uraję. Nie, ale o ten reprint tak bolał. Jak Marinceski sprzedawałem, to tak by ten reprint bolej, że oni dali to na ręce. Dobra, reszta komony. Ej, ale co jest? O, Caseism. Dogmatica Caseism. To może jednak gramy z... O, Vespasito. Ej, masz już Vespenato i masz dwa Zusy. Imo, składasz Zu. Nie. Majna chyba też miałeś. Nie, z tych kart to na pewno coś złożę, kurde. Plus to, co mam z tych poprzednich teenów. Playable. Musi być playable. Ile kosztuje Zus? Chyba pewnie... Bozo! 13 euro. Bozu. Bozu. Nerd Factor Card. Arjek Lightcraft. To my mamy w Duel Linksach, nie? To widziałem też ostatnio, się w Desperado to się gra. O, kolejny NPD chyba. I się robi Dyson Sphere z tego. No dobra, to jak Patrykowi będziesz wysyłał, biorę te dwa NPD Link. Okej. Okay. Susari Ad Impostor. O, 9 żyć kod. Tak, 9. Bo wiesz, bo ma rank 9 i robisz go z 9 rank 9. Potem ma 900 ataku. I w ogóle ma efekt 9. Wiesz, o co chodzi. No, ale też SR-ka będzie. Chyba już. Czy nie? Nie, to chyba common jeszcze. Nie, to jeszcze tak, common, to są nie. Commony, tak. Teraz są. Bogo! Bejrach. Ktoś kre raz to bane. Dritren. Nie grałem czasem jednego jako dodatkowe imię. Adam Ancypartor Relief. Super. Dalej. Znaczy art fajny, ale... Teraz sekretka wejdzie. Nie, werka. Nie, jeszcze? I może być crossout. I pa, crossout, pa. Jeszcze jedna pa, a nie. Crossout to wer, tak. No i teraz SR-ka. O nie, to jest Ecclesia? To jest Ecclesia. A nie, to nie. Nie, o Boże, to jest ten. O nie, to jest najgorsza. O nie. A co? A co on robi?
To jest monarch. To jest support do monarchów. No, no Sadek. Dobra. Sadek, jedna, ale jedna Dziada. Paczka może się mieć słabsza, ale reszta to ci... Ale reszta to ci siadła po prostu bosko. No dwa tiny już masz zwrócone literalnie. Teraz wszystko to jest, wiesz, dodatek do tego. No, teraz zobaczymy, co będzie w trzecim tinie. Kojbo! Trzeba, są jeszcze dwie paczki, czy jedna? A nie, to jest jedna paczka i cały tin. To jest ostatnia paczka w tym tinie. A dobra, ja myślałem, że ta była ostatnia, dobra. Ale to lecimy. Jeszcze wszystko jest możliwe. W tym tinie, tutaj w tej paczuszce do wykierowania. Okej, okay. Widać wszystko. Groszy. Rytwik Frolik, mamy groszy. Raid Familie. O, Geni. Masz już playset? Możesz jedno wysłać, bo chyba mam dwie, no. Możesz mi jedno wysłać, jak będziesz Patrykowi wysyłał. Distant Coder, favorite card. Goki. Favorite waifu. Ogr. Okej. Okay. Ogr. I Ritual. Dobra. No, to już playset chyba. Nie, to jest inny link. To jest inny? To nie jest ten WR. A, to jest, dobra. To jest ten był link 4. To potem się sprawdzi. Dobra. When a monster is summoned, this turn that face-up monster cannot attack, negate its effects. O! I nie może być użyty jako materiał, fajne. Ja to jest dosyć silne, tylko jak wiesz. No. Musisz iść pierwszy, jak idziesz pierwszy, to każdy trap jest dobry. To też jest dobre. Chaos Ruler. Broken. The Magical Dragon. No on się może przydać. No, generic karta. I uwaga, odej. Jeszcze jedna. I sekretka. Construct. Ten z Shadowle wszystkie zbiera. No, strasznie fajne masz pole. Ej, czekaj. Ej, wiecie co? Musi jeszcze mu polecieć jeden, bo chyba dwa na Dear Servanty można grać, nie? Grasz 3. Speedroid i kart turbo. Okay. Grasz jak najwięcej serwant na dirów. Ja. Yeah. Ale to jest wiesz, że dodatek może być ze. I tak, właśnie. Jak mi sprzeda tego Zusa, to ja sobie wystarczy na nagrody, nie? Ja schizma mogę sprzedać jednego, bo mam. Dobra. Ostatni teen. Prage. Pokażę może tył. Dla tych, co nie wiedzą, jak wygląda tył puszki, to ma kod kreskowy i napisy. Ma. Czekaj, Kanada, czy to jest z Kanady? Nie, czy to znaczy z tym kan, to jest kan, czy sam jest na dole napisane? Kant. Nie no, gdzie? Okay. Nie no, to jest CA, to pewnie, że Kanada, w sumie możliwe, że to Kanada. No to English Edition, a w Kanadzie mówią po angielsku. To by się zgadzało. Nie, actually. Francuski, nie? Francuski. Jeszcze zauważyłem, że ten moc papaja tutaj masz na monitorze dopiero teraz. Normalnie, patrzy. No. Patrzy na te dropy. Gdzie? Tutaj nie? No. Czekaj. Fokus stracił. Fokus musiał przybliżyć. No. Popaj on the chat. Okay. Dobra, ostatnia paczka. Ale nie, no na Discordzie ostatni. To nie. Tylko można ten. Tylko jedynej prawilnej godzinie można popaje puszczać. Powinniśmy bota ustawić, żeby nam ten wrzucał popaje na każdy kanał. Chwila roboty, mogę to ustawić. Anyway, okay. Wiesz, możesz wstawić papaja teraz, bo zawsze gdzieś na świecie jest 21:37. Tak działają time zonesy. W sensie co godzinę jest gdzieś. Co minutę gdzieś papież umiera. Dobra, lecimy. Kotoker, Deep Sea Artisan. Okej, ale trzeciego nie dropniesz. Come on. Ale czego? Trzeciego? Zeusa. Ale poczekaj, bo to było tak, że w dwóch tinach dropnąłem Zeusa, tak? Nie było tak. Aha. Tak było. Dobra. O, to do Gai kolejna karta, o jest. On the hand. Przepraszam, ale w sumie serki to tam... O, tę kartę czytałem. Ona fajna, znaczy ma anime efekt pewnie, ale jest no... Jest bardzo silna, ona jest strasznie silna. Niełatwo przezwać chyba, co nie? Nie, ale bardziej grasz dla pendulum efektu. No, nie, też prawda. Żeby dla pendulum efektu, to jeszcze tylko co z ręki go discardujesz i sobie czujesz.
Tak. Grasz go, bo searchuje i nie jest one spurtem ten search w ogóle, więc... Lurdeli, jo! Actual Dogma pule. I pa, jak i ta Eklezja, no Eklezja, come on. Co to jest? O, prawie, 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 prawie. To dobrze do ten doszedłeś. Pure Dogmatica. O, rank up magic. No, to jest jakaś przyczyna. Kolejny tak, znowu Tinkerbell. Mogus. Mogus? Amogus? Everywhere. I see his face. Darbo like xenophobe. Yeah. O, i searcher to torrential tributów. Nice. Sprawdzę, czy ktoś coś na czacie pisze. Nie pisze nikt nic. Dobra. Tak, zlałem czat, brzydko mówiąc. Ale dobra. Karty są najważniejsze tutaj na tym streamie. Tutaj się trzeba cieszyć. Dobra, fokus, fokus. To jest broken karta, ale w Duelingsach mamy skilla, który robi to samo. Wróci nam fokus gdzieś, kiedyś. No, dobra, jeszcze. O, fokus jest na czat. Czekaj, czy ja będę w stanie odpalić? Czekajcie. O, jest okej. Okay. Tak, okay. No, zacząłem klikać na kamerkę. No, mamy skill, który to robi w Dwellingsach lepiej i zebrać kartę, która nie ma targetu. Znaczy już ma chyba. No, ale to jak go zmieniasz level 3? A to jeszcze common. Ten też common jeszcze. To też jeszcze common. Dobra, o, zaczynamy. Wow. Tej dobrej jeszcze nie drop. W sensie Durendala? W sensie Durendala. No ja mam jedną sztukę chyba gdzieś. Bejra. 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 Druga bejta. All scales. Okej, i uwaga, zatrzymy ci będzie. Nie. Ale też po tym jako skrytka. To teraz bierzesz słoik. Do papieża dajesz. Okej. Xinglong. Xinglong. Ile kosztuje w ogóle? O, tyle Melfi mam. Tak, to są komony. Raptite. Dobra, drugi booster chyba, nie? To był pierwszy. Myślę, to jest ostatni już booster dzisiaj. Także cross out copium, dokładnie. Okay. Znaczy nie, no teraz jakbym miał jednego cross outa otworzyć, to nie wiem, czy chcę, bo... Trzeciego z Zeusa. Dla memów trzeba trzeciego Zeusa trafić. Muszę znowu fokus odzyskać. Albo Eklezja. Szczerze, druga Eklezja byłaby bardzo fajna. Albo Triple Tactics Talent. Najważniejszy był Nadir kolejny. No, Triple Tacticsy chyba byłyby najlepsze. W sumie. Jest dużo fajnych kart, które można dropnąć. Dobra. O, Basso Shark! Water Exceeds. Activate Territory of the Sharks. Make all Kroka. Monsters level 4. Croxy F. O, czwarta Marinsus. Okej, Roland. Roland. Us. O, Analyze. Super. Ej, no. No, to jest okej, Serka. Uwaga, pierwszy Ultraska. Był na 24 będzie. Wygląda jak Garen z Lola. Trias Hierarchia. A nie wiem, czy to jest fajnego Marta, ale nie wiem, co ona robi. Hand trap? No, grasz ją, bo się przyzywa z Grave'a i fajnie działa w Firediekach przez to. No i sekretka. Gaja. Dragon Mage. Am I right? Pug. Tylko, że już mam w sumie dwie sztuki. Chyba trzech nie...
Chyba trzech. Fan, fan. Leżysz czy grasz ekstraf? Fan, fan. A czy się ekstra zmieniamy? Tu. Bardzo ładny opening. Bardzo... Nie no, był bardzo o, fajnie. Blizzard! Dual Links card. True Dual Links card. Bardzo ładnie. Tak. Dobrze. To podsumowując moje dropy, mam dużo kart do Dogmatiki. Dogmatika Nexus między innymi. Ashian. Tio. Ecclesia de Virtuosa. De Virtuos. Fleur de Lis. The Knighted. I Nadir Servant mi się udał. Udało mi się dropnąć tutaj. Bardzo, bardzo ładnie. Teraz karty z Do Shadow. Wendy. Chaos. Ariel. I z fuzji Apkalon. Czy tu jest jakiś... Czy to jest takie dziwne, czy to jest misprint? Zobacz, czekaj. Kurde, czy będzie widać? O, tak będzie widać? Piotrek, jesteś jeszcze? Tak. To, no, jest troszkę rozmazane, ale widać to. O, teraz było dobrze. No, o, nie ma tego fragmentu... A, tego E. No, widać trochę, no. To normalne? No, to jest misprint. Można to już w sumie pod misprint podczepić, że tutaj nie dodrukowali. No. Ciekawe, ciekawe. I construct, no, bo tu jest już normalne E. No, czyli tego. Czyli no po prostu misprint. No niestety tutaj dla ciebie i dla widzów taka informacja, że właśnie no od chyba ostatnich, nie wiem, 5 miesięcy to już po prostu te wszystkie serty są z jakimiś wadami. No. Że po prostu control. Brakuje. No, że na przykład niektórzy dostali dosłownie, na przykład Maximum Goldzie ostatnio widziałem, jak ktoś dostał dosłownie białą kartę. W sensie, że z przodu i z tyłu tego, była taka biała karta, po prostu chyba śliska. Czy nie wiem jaki materiał, ale po prostu taka... No, ja bym nie chciał takiej karty białej dostać. Po prostu cała biała. Znaczy się, ona ma po prostu wartość, ale ona ma podać sporą wartość jakby kolekcjonerską, w sensie jakby, oczywiście, że ludzie... Sam fakt, że misprint, nie, ale... Chociaż to nie rozumiem fenomenu płacenia, nie wiem, powiedzmy 200 euro za białą kartę. Bez niczego. Dobrze. No to teraz mamy Virtual Wordy i mam tutaj GG. Mam Continuous Spell Virtual World Gate Jinlong. I z Xyz mam Fanfana i Jaja. Dwukrotnie. Z Infernobulnars trafiły mi się dwa equip spele, Hautecler i Joyous. I kilka synchro, czyli Captain Roland oraz Emperor Charles. Mam dwa razy Adamancipator Seeker, Analyzer i Trap Relief. Trafiły mi się także dwa linki do Tribe Brigade'ów, Rugal the Silver Sheller oraz dwa razy Shurek the Ominous Omen. Następnie mamy dwa razy Drytron Beta Rastaban. Marinesis Pascalus, The Phantom Knights of Torn Scales, Cross Ship Super Rare. Czy Secret Rare to jest? Secret Rare. Bardzo fajna karciocha. Dragon Maid Shoe, fuzja do Dragon Maidów. Sky Striker Ace Rose, Secret Rare. Celeglare de Luminous Lunar Dragon, już prawie myślałem, że po hiszpańsku gadam. Chaos Summoning Beast, tę kartę mam w komonie ze strukturki jeszcze. Uria, podobnie też mam ze strukturki, ale tutaj mam edycję Secret Rare. Linguribo. Union Driver. Armory Call. Magical Hound. Gears of the Orcus Mech Knight.
Alsaderv Charmer Immovable, Noctovision Dragon, Trias Kirarkia i uwaga, dwa razy Zeus Sky Thunder. To jest największy sukces tego openingu. Otworzyłem dwa razy Zeusa. Tak, jest to niewątpliwie też jedna z najlepszych kart z tych wszystkich, które tu trafiły. Tak. Nie, chyba najlepsza. Bo jak najlepsza. I to dość generykowa, nie? Chaos Ruler, The Chaotic Magical Dragon, Speedroid Car Turbo, Altireli Catapult Turtle, Thunderhand, Odice Revolution Dragon, moja ulubiona karta chyba z tego setu. Jakby pod względem artu. No i też, no, to chyba karta z anime, zdaje się, więc... Efekt był też nie najgorszy. No, także bardzo. Ona jest nieodgrywalna. Bardzo mi się podoba. Jakby taki, no, super boss. Ale okej. No i dwie ostatnie karty. Phantom Knights Rank Up Magic Force. Przepraszam bardzo za kamerkę. I ostatnia karta Warning Point. Zanim zakończymy, pokażę wam jeszcze nabytek. Tylko czy starczy mi miejsca, żeby to dobrze pokazać? Już oddało pis. Nieotwierana folii. Binder with a waifu. Zobaczymy. Nice. Gdzie tu najlepiej będzie to otworzyć? Wygląda mraźnie. Jestem ciekaw, z jakiego to materiału jakby jest zrobionego, bo widzę, że już nawet przez folię tutaj się ładnie tęczowo świeci, więc wygląda to całkiem interesująco. Przetniemy klasycznie nożyczkami. Dobra. Okej, pozbyłem się folii. No to jeszcze raz z kamerki podniesionej, żebyście mogli zobaczyć w pełnej okazałości. Tak się prezentuje ten album z przodu. Tutaj ma też napis Duelist Portfolio. Ładnie się świeci. No. I buba! Kurde. I to oczko. I to oczko puszcza, kurcze, uwodzicielskie spojrzenie. Takie, no, kup więcej kart dla mnie, kup więcej. No, dobra. W środku. No, jak to klasyczny album, tu chyba nie ma co za bardzo pokazywać. Aczkolwiek może być interesujący dla niektórych materiał. Ja się na tym nie znam, to mój pierwszy taki album i prawdopodobnie jedyny, jeśli nie będę kupował więcej kart. Nie ukrywam, ale... wyglądają te jakby bardzo fajnie, że tu dali też te strony takie chropowate, czarne, właśnie z tym czarnym tłem i że główną zaletą tego bindera widzę jest to, że od boku też właśnie wkładasz karty. To jest bardzo fajne. Od boku, tak? Tak. Są różne szkoły, rozumiem. No tego. Są różne, bo są różne te takie mniej budżetowe bindery mają jakby miejsce na wkładanie kart, że się od góry wkłada. A jak wkładasz karty od góry, to wystarczy, że położysz binder jakby na przykład do góry nogami przez przypadek, to te karty ci wylecą. Jest bardzo duże ryzyko przynajmniej, że ci je wylecą. Mi nieraz tak wylatywały kiedyś karty, bo mam taki jeden budżetowy. No tutaj Konami widzę, nie dość, że Art Waifu, to tak za mniej więcej 80 zł tutaj jakościowo wkłada się karty od boku i te czarne tło jeszcze dodatkowo, wiesz, podkreśla ci samą kartę, nie wkładasz. No, to prezentuje takie... się to bardzo, bardzo przyzwoicie. Tak, to jest oczywiście taki sam... to są tylko komony, wszystkie moje te super, ultra i secret rare mam w sliwach. Tego chyba się można pozbyć, prawda? Tego papieru. Można. Tego można nie będziesz jak masz. Najbardziej jeszcze jak. No i będzie to
No pewnie najokazalsza moja kolekcja w tym będzie się działa, no bo nie no, sądzę, żebym kupił coś więcej, ale warto było. No. A jeszcze tego, no bo jeśli chodzi o ten środek, to ma dosłownie takie same miejsce na karty jak mój, też taki binder, też od Ultra Pro, ale taki typowo od Ultra Pro, nie z kolaboracją z Konami. Tylko taki zwykły, skórzany, tylko że mój jest taki skórzany jakby po ten przód i tył ma taki skórzany, więc czy wiadomo, to nie jest pewnie prawdziwa skóra, tylko imitacja, ale... Dobra. Yeah. No to tym optymistycznym akcentem się z wami pożegnam. Dziękuję za obejrzenie tego openingu i zapraszam do obejrzenia innych moich filmów na kanale, a także do odwiedzenia mojego kanału na Twitchu. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dzięki Piotrek też za obecność. Piotrek z kanału Duel Links Polska. PPDPery też czasem streamuję, tak. Teraz ostatnio to nie. Tak, PPDPery na Twitchu. Dobrze, no to pozdrawiam was wszystkich.